Dzień dobry. Wybierzemy się dziś na miasto na poszukiwanie rumianku bezpromieniowego. Słyszałem ostatnio, że ta częsta roślina podobno jest już coraz rzadsza, ale chyba nie w Szczecinie. Tutaj jest jej dużo. Występuje nawet między płytami chodnikowymi na stanowiskach ruderalnych. Na razie nie widzę. Tutaj jest wiele ciekawych roślin, łopian, świeżąbek gajowy, a z tej strony podagrycznik. Oczywiście kwitnie też glistnik, jaskółcze ziele i wszechobecny jęczmień płonny i wiele, wiele roślin ruderalnych. Żółte kwiatuszki tutaj to stulisz lekarski. Ale my szukamy rumianku bezpromieniowego. O, tutaj widać jakiś rdest ptasi. Jest rumianek bezpromieniowy, ale bardzo, bardzo mały. On jest rośliną odporną na wydeptywanie, więc może nawet w takich miejscach rosnąć. Tu przy chodniku rośnie dużo roślin ruderalnych, o między innymi stulicha psia, tasznik pospolity, stulisz lekarski. No i jest bardzo piękny, duży, rozrośnięty okaz rumianku bezpromieniowego. Proszę, widzimy tutaj charakterystyczne, wypukłe kwiatostany, koszyczki. Takie żółto-zielone z ananasowym zapachem. Jest to roślina lecznicza. Chociaż o słabszych właściwościach niż rumianek lekarski. Dookoła niego bardzo dużo rdestu ptasiego. A to jest rumianek bezpromieniowy. I widać, że występuje dość często. Trzyma się dobrze. Zwykle nie przekracza 30 cm wzrostu, a czasami jest jeszcze niższy. Liście ma pierzaste, podwójnie pierzaste, a nawet zdarzają się potrójnie pierzaste. To są liście rumianku bezpromieniowego. Przetniemy teraz koszyczek rumianku bezpromieniowego na pół. Tak wygląda przekrojony koszyczek rumianka bezpromieniowego. Widać, że w środku jest pusty. No, a tutaj jeszcze jedna roślinka kwitnąca. A tutaj mamy okazję zobaczyć rumianek bezpromieniowy w większej ilości. Wyrósł całkiem dorodny. Między starymi płytami chodnikowymi trzyma się dobrze. Jest odporny na wydeptywanie. Po rosyjsku nawet jest nazywany taptun. Czyli taki, po którym można deptać.
Rumianek bezpromieniowy jest rośliną leczniczą. Zawiera azulen, chociaż w mniejszej ilości niż rumianek pospolity, inaczej zwany lekarskim. Posiada wypukłe kwiatostany, ale bezpromieniowy, czyli bez brzeżnych płatków języczkowych. Jest jednym z dwóch, oprócz rumianku pospolitego, gatunków należących do rodzaju rumianek, występujących dziko na terenie Polski. Pochodzi nie z Europy, ale z Ameryki Północnej i północno-wschodniej Azji. Z czego można wnioskować, że jakoś przez cieśninę Beringa, nawet przez te północne tereny, kiedyś dawniej przeszedł. Jest określany jako neofit albo kenofit, czyli roślina nowa. W Europie Środkowej pojawił się mniej więcej w połowie XIX wieku, chociaż podobno też pojedyncze okazy trafiały się wcześniej. No a w Polsce zadomowił się w latach 70., 80. XIX wieku. Rozprzestrzenił się szybko, wyrasta na stanowiskach ruderalnych, na podwórkach, na chodnikach. Zdarza mu się też rosnąć na torach tramwajowych. Tutaj rośnie też jeden. No i proszę, tutaj nawet owocuje. Już są nasionka. Jest czerwiec przecież. Na stanowisku, które jest przez większość dnia bardzo silnie nasłonecznione, ale teraz jest rano. Widzimy już owocostany z wypadającymi nasionkami. I w ten sposób rumianek bezpromieniowy się rozprzestrzenia po mieście. A jest to centrum miasta. Przyszedłem też zobaczyć, czy rumianek bezpromieniowy można spotkać centrum historycznego Szczecina, czyli na Starym Mieście. No i okazuje się, że tak. Tutaj mamy taki okaz. Pod samym starym ratuszem. Przy rynku siennym. W Szczecinie kilka placów nazwano rynkami. Ale ten jest szczególny, ponieważ został tu w średniowieczu wybudowany ratusz, siedziba Rady Miejskiej. No i tak wygląda ratusz, z tej strony ratusz, a tak wygląda szczeciński rynek sienny. Jeszcze jest rano, więc nie ma ludzi, ale rumianek bezpromieniowy jest. Pomiędzy kostką brukową i tutaj. I tutaj. I tam dalej. Naprawdę go dużo. Bardzo, bardzo mały, czasem niesamowicie zadeptywany, ale mimo wszystko kwitnie i się jakoś trzyma. Kwitnie, wydaje owoce, nasiona. O proszę.
Tutaj na rynku siennym jest naprawdę dużo rumianku bezpromieniowego. Rumianek bezpromieniowy ma we florze polskiej status kenofita, czyli rośliny nowej. Przybył tu około połowy XIX wieku. Mimo wszystko nie jest uważany za roślinę inwazyjną czy szkodzącą naszej florze. Jest dość częsty. Częsty również na terenach miejskich, na terenach ruderalnych, zwłaszcza na przydrożach, skarpach, torach tramwajowych, czasami w ogródkach. Rumianek bezpromieniowy jest stosowany w medycynie. Jest nawet jadalny, może być używany jako dodatek do sałatek. Ma właściwości lekko konserwujące, przeciwzapalne, przeciwbólowe nawet. Może być używany do płukania gardła, do okładów na oczy. Rumianek bezpromieniowy w centrum Szczecina, na rynku siennym.